Reniwer w Rogawiczu, a napisane tutaj diety. Ale bohaterem dzisiejszego wieczoru jest pocztówka. Pocztówki z Ostrołęki. Autorką scenariusza wystawy, komisarzem jest dr Barbara Kalinowska. Chcę Państwu już więcej na temat wystawy. Ja bardzo serdecznie witam naszych gości, witam wiceprezydenta Ostrołęki, pana Macieja Kratkowskiego. Witam przewodniczącego Rady Muzeum, pana profesora Janusza Gołotę. Bardzo serdecznie witam kolegów, muzealników, pana Jacka Szczepańskiego, dyrektora Muzeum w Legionowie. Państwa przedstawicieli mediów oraz serdecznie witam kolekcjonerów, bo na pewno wśród tutaj naszych gości jest wielu takich, którzy z ogromną pasją gromadzą pocztówki, gromadzą swoje kolekcje. Jesteśmy wdzięczni, że podzielili się z nami również, użyczyli obiektów dla wystawy, podzielili się tą swoją cenną, częścią swojej cennej kolekcji. Nie po raz pierwszy współpracujemy ze środowiskiem kolekcjonerów, także tutaj zarówno i muzealnicy, jak i kolekcjonerzy, których łączy wspólna pasja gromadzenia zbiorów, połączyli swoje wysiłki i możemy Państwu dzisiaj piękną wystawę zaprezentować. Dodam, że za kilka tygodni zapewne ukaże się katalog, publikacja do tej wystawy, więc to jest kosztowny hobby, na pewno. No a znając zapędy kolekcjonerów i chęć posiadania czegoś, czego brakuje w kolekcji, to są w stanie zapłacić za te pocztówki na pewno duże kwoty. Przyznaję, że czasami my z naszymi kolekcjonerami również konkurujemy, jeśli chodzi o zakupy, ale na szczęście udaje nam się, czy w muzeum, czy też w prywatnych kolekcjach, poszerzać zbiory. No i część z tych zbiorów wspólnych możemy Państwu dzisiaj na wystawie zaprezentować. Nie jest to taka sprawa oczywista. Ja myślę, że jak ukaże się album i spotkamy się może w takim samym gronie albo w szerszym i porozmawiamy sobie, czym jest tak naprawdę kolekcja, kim jest kolekcjoner, bo tych powodów kolekcjonowania, gromadzenia rzeczy, które miały jakąś funkcję użyteczną, nagle wyjmujemy je z tego obiegu, jest znacznie, znacznie więcej. Taki złoty wiek pocztówki przypada na koniec XIX i początek XX wieku, gdzie rzeczywiście krążyły po kilkaset nakładów egzemplarzy. Ludzie wymieniali się często tymi pocztówkami, nie znając siebie, tylko z korespondencji. My, panie dyrektorze, nie możemy chyba powiedzieć kiedy, bo ukazała się nawet pierwsza pocztówka ilustrowana, bo to jest bardziej złożony proces. Wiadomo, że kojarzymy go z okresem bitwy francusko-pruskiej, natomiast no tak jak dobre pomysły mają zawsze wielu ojców, tak jest w przypadku pocztówki, tak samo z wynalezieniem pocztówki. Uznajemy za tego wynalazcę Manuela Hermana i przyjmujemy datę październikową 1869 roku, kiedy Poczta Cesarstwa Węgierska-Austriackiego
wydała pierwszą pocztówkę, no ale był przecież Heinrich von Stefan w Niemczech i po drodze Pardubic, także akurat Hermanowi, profesorowi Hermanowi udało się przebić z tym pomysłem. W 1895 nasza wystawa dotyczy, no jeszcze jedną datę wspomnę, to jest data 1904 roku, kiedy wykształciła się ta forma pocztówki avers-revers, gdzie mamy na awersie korespondencję z lewej strony, adres z prawej strony, a na rewersie ilustracji. W 2005 roku była ta wystawa, ale my, tak szczerze powiedziawszy, dopiero tak raczkowaliśmy i te nasze kolekcje się rozrosły. Ja się bardzo cieszę, że mamy takich wytrwałych kolekcjonerów. Muszę tutaj wspomnieć osoby, no, dzięki którym ta wystawa zaistniała, bo ta nasza współpraca i te kontakty stałe uważam za coś wspaniałego. To jest pan Jacek Andorzewski, któremu chciałam bardzo serdecznie podziękować. Czas nie żal i nie wiem, czy dotarł do nas. Również Remigiusz Nawolnicki, to jest ten pan, który nas tutaj Stasi Orłowski, który ma w tym piękną kolekcję. Wojtek Skłodowski, który też już tak bardzo sprecyzował tam swoją kolekcję i wyróżnia się też w gronie tych naszych kolekcjonerów. I dziękuję też panu Aleksandrowi Sośnie z Białegostoku, który pożyczył nam również kilka pocztówek. On jest akurat zainteresowany cerkwiami, więc akurat z tej dziedziny. Także podzieliłam na takie działy, kilka działów rzeczowych. Są to panoramy, są to Narew i nad Narwią, czyli te wszystkie mosty, kładki, to co się działo na brzegach, budowle, rekreacja i tak dalej. Później są rynki, ulice, ratusz. Jest też dział obiektów, dział koszary wojsko, groby wojenne, głównie pierwsza wojna i pocztówki zbiorowe. A w tej chwili zapraszam do zwiedzania. Kończy się rok. Ja bym chciała państwu przy okazji złożyć najlepsze życzenia. Może takie życzenia, żeby mieć obok siebie mądrych i dobrych ludzi i żeby wszystkie te życzenia, które znalazły się na ostrołęckiej pocztówce, żeby do państwa wielekroć wróciły. Zalecam państwa, chociaż panują w tej chwili niepodzielnie SMS-y, wiadomości wysyłane przez Messengera, tudzież w innej formie, skróconej maile, to ja zachęcam państwa jednak do wysyłania pocztówek. Zapraszamy do wyzwania. Za studienem, a to tam się ktoś urodziła pani Zabonia. Dlaczego? No bo wiadomo, ludzi wydaje to samo, wiadomo, kurczowe rzeczy.